kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Fopremier. Witam Was w nowym odcinku poświęconym dzisiaj YSL, czyli Yves Saint Laurent. Ja chciałam Wam przedstawić perfumy, które skradły mi serce i które uważam, że warto mieć w swojej kolekcji. Zarówno nowi subskrybenci, jak i starzy, serdecznie zapraszam Was też do polubienia kanału, do zostawienia lajków i oczywiście do subskrypcji. I zaczynamy! Intro dzisiejszy odcinek, tak sobie pomyślałam, żeby właśnie był taki troszeczkę zgrupowany, jakby pogrupowany z perfumami danej marki. I dzisiejszy odcinek będzie poświęcony marce YSL Yves Saint Laurent Beauty, bo teraz tak to się nazywa. I zebrałam sobie takie perfumy, które ja uważam, że są warte posiadania. Oczywiście nie zabraknie tu mojego ukochanego Baby Doll, który uważam, że za fascynujący, fantastyczny, świeży zapach, który niestety jest już wycofany, ale powiem szczerze, że na pewno będzie gdzieś tam na czarnym markecie do dostania. A więc nie przedłużając, chciałabym tu przedstawić pierwsze perfumy. Zaczęliśmy od mojego ukochanego Baby Doll, więc czemu nie? Jak wiecie, ja jestem wielką zwolenniczką właśnie tu perfum Baby Doll. Niestety już zobaczcie, jest ich niedużo, ja zgubiłam koreczek. To jest tester, więc generalnie czasem te perfumy nie mają korka, jeśli są w odsłonie takiej testerowej. One są przepiękne, słuchajcie, ta czerwona porzeczka, która tutaj gości. A perfumy są z roku 2000, więc takie milenijne. Tak jak wspomniałam, te nuty tutaj tej czarnej porzeczki, nie czerwonej, wspomniałam czerwoną, ananasa, pomarańczy i tego pięknego heliotropu z konfalią są niesamowite. Jest też wykończenie tutaj taką nutą waniliową i drzewa sandałowego. Powiem Wam, że dla mnie ta piękna buteleczka tej baletnicy to są niedoścignione perfumy, które kojarzą mi się trochę z In Love Again, YSL, które też chyba będą wycofane, nie wiem czemu. YSL idzie w kierunku bardziej takich dojrzałych zapachów, bardziej takich, bym powiedziała, pełnych splendoru i bardziej bogatych w takie nasycone nuty niż właśnie takie świeże. Wydaje mi się, że generalnie dla osób młodych jest coraz mniej perfum z YSL, no ale może mi się tak wydaje, bo wycofują właśnie dwa ukochane moje zapachy, być może coś planują i coś wypuszczą nowego. Ja uważam, że jeśli ktoś jeszcze może dostać te perfumy Baby Doll, to serdecznie Was zapraszam do kupienia, jeżeli jesteście właśnie zwolenniczkami takiego pogrupowania, takich perfum tutaj owocowo-kwiatowych, bo to jest świetny balans i on daje taką niesamowitą rzeźkość, taką wibrację, jakbym powiedziała, właśnie tej czarnej porzeczki tutaj z tym ananasem. Jednocześnie nie jest takim przesłodzonym, kandyzowanym zapachem, ale takim zbalansowanym, dającym naprawdę energetycznego kopa, a jednocześnie wydaje mi się, że skierowany do młodych duchem i młodszych tutaj osób. I tak jak tu wspomniałam, wszystkie inne zapachy, które Yves Saint Laurent tutaj przedstawia, bardziej są kwintesencją takiej wanilii, lawendy czy jaśminowej nuty niż właściwie takimi oscylującymi w kierunku świeżych zapachów. Ale tak jak powiedziałam Wam wcześniej, uważam, że ten zapach jest niedościgniony i będzie bardzo mi smutno, kiedy nie będę mogła już mieć żadnej buteleczki, więc widzicie, ja oszczędzam, ale mam nadzieję, że jeszcze gdzieś mi się uda dostać. Kolejnym zapachem, który chciałabym tu Wam przedstawić i który uważam, że jest bardzo, bardzo fajny, i to jest, tak jak wspomniałam, że Baby Doll kojarzy mi się z młodszą tu widownią, z młodszą jakby audiencją, tak? Ten zapach na pewno będzie z młodszą audiencją też kojarzony. To jest wersja Opium Neon. Jak wiecie,
cała gama tych zapachów, a między innymi opium tradycyjny z 1977 roku, był stworzony, żeby przesuwać te Mondales, żeby przesuwać te granice w zachowaniu i jakby był bardziej takim odsłoną feminizmu. I tu ambasadorem tego zapachu została Zoe Kravitz. Bardzo piękna zresztą reklama, którą widziałam, którą może czasem możecie widzieć, jak się wysiedla tutaj przy kanterach YSL. To jest zapach bardzo taki kuszący, taki bym powiedziała odzwierciedlający taką buntowniczą naturę kobiecą. Niesamowicie piękny, troszeczkę słodszy. Jest dalej manifestacją feminizmu, moim zdaniem bardzo prowokacyjnym, bardzo takim uwodzącym zapachem. I sobie tak szybko patrzę tutaj w nuty. Słuchajcie, główne. On nie ma takich super, jakby super tutaj ocen. Jak sobie tak tu patrzę ogólnie w taki ranking, nie wiem czemu, bo on jest bardzo, bardzo sympatyczny i właśnie jak Wam przedstawiałam tutaj Very Wong zapach Rock Princess, tak samo on jest, ma taką buntowniczą podwójną jakby odsłonę. Są to jest zapach z 2019, czyli wcale nie stary, z kwiatem mandarynki, jest tutaj z tym owocem pitaya, z cytrusowymi takimi, tam gdzieś tam jest też w zakamarkach jaśmin sambak i taka nuta kawowa z wanilią, ale słuchajcie, co mi się nim bardzo podoba, on, ta kawa jest gdzieś tam ukryta, nie jest ona aż tak mocno aromatyczna, ale bardzo mi się podoba, że ten zapach nie jest przesłodzony. Jest taki troszeczkę zbalansowany, ze smakiem, bardzo classy bym powiedziała. I właśnie dla takiej duszy buntowniczki, więc osoby, które lubią trochę nietypowe zapachy, nie do końca takie mega klasyczne jak Coco Mademoiselle, bo chcą iść w stawę taką drapieżną nutę i jakby ewokować tutaj tą swoją kobiecością, to przepiękny zapach, zresztą buteleczka jest też przepiękna, bardzo mi się podoba. Podoba mi się też ten nowy zapach Opium Extreme, ale jako nie ma jako buteleczkę, jako w butelece, tak fizycznie w butelece. Testowałam tylko z prób i bardzo mi się podoba i być może dołączy do mojej kolekcji. Takim bardzo sympatycznym zapachem, ja mam tylko miniaturkę, ale często sobie używam ją właśnie tutaj gdzieś za uszami czy w nadgarstkach. To jest zapach z połowy 2016 roku. To miała być inspiracja tutaj taką miłością, gdzieś taka nowa odsłona miłości, takiej wolnej od wszelkich przeszkód, taka właśnie puppy love, jakbym powiedziała, taka frenetyczna, pełna wigoru, takich uniesień i właśnie przepięknych chwil, odsłona miłości. W nutach głównych, słuchajcie, jest tutaj gruszka, takie troszeczkę owocowe nuty jak truskawka i malinka. Jest też jaśmin, peonia i patchouli, oczywiście z wanilią, tutaj z takim jakby ambroksą, to jest taką właśnie żywicą i jest tutaj przepiękny jaśmin chiński. Ja tu może cofnę się do Baby Doll, kiedy Wam powiedziałam, że generalnie i w Saint Laurent nie idzie już takie odsłony bardzo owocowe, ale tu zwracam honor, bo jednak tutaj ten Mon Paris jest taki troszeczkę owocowy, zresztą wyraźnie tu są zaznaczone te nuty pomarańczowe, gruszkowo-truskawkowe. Jest on właśnie takim zapachem bardzo słodkim, bardzo niewinnym, gdzieś tam właśnie lekko szyprowym, ale faktycznie on jest jakby dla audiencji takiej młodszej, niekoniecznie właśnie zapach klasyczny, pełen uroku, takiej bym powiedziała niezwykle romantycznej odsłony, więc może tutaj, jeśli tak już powiedziałam o Baby Doll, że nie ma takiego zapachu, bo moim zdaniem nie ma takiego drugiego zapachu, Mon Paris jest moim jednym z ulubieńców, ale nie jest on aż tak przepiękny jak Baby Doll, jednakże uważam, że jest warto
tutaj zgromadzenia na toalecie, jeśli ktoś lubi właśnie takie połączone słodkiej truskawki z takimi nutami właśnie tego chińskiego jaśminu, gdzieś tam dodany z lekka wanilią. On jest dość słodki w porównaniu z Bidol, nie jest aż taki sparkling, nie jest właśnie taki wybujały cytrusowo. Ja bym powiedziała, to serdecznie Wam też polecam. Buteleczka jest przepiękna. Ja wiem, że ten klip chyba był nakręcany gdzieś przy wieży Eiffla. Bardzo fajny właśnie taki klip i mówiący o tutaj takiej idealnej miłości, która nie zna żadnych granic, ale jest to taka młodzieńcza bardzo miłość. Także myślę, że znacie tą odsłonę. Ja widziałam kilka wersji, są przepiękne z tym właśnie tylko kartką, takie właśnie romantyczne ujęcie. I w flakonie, i właśnie całej tej odsłony tych perł. Ostatnim zapachem jest tu zapach Libre, bardzo, bardzo popularny. To jest wersja Eau de Parfum z 2019 roku, słuchajcie. Oczywiście główne nuty to są tu taka lawenda, bardzo zastrzona lawenda, bym widziała kwiat pomarańczy, jest tu też czarna porzeczka, jaśmin, oczywiście ulubiony jaśmin zawsze we wszystkich perfumach prawie jest, kwiat pomarańczy, wanilia z Madagaskaru i piżmo. Słuchajcie, ten zapach, jeżeli ktoś mnie dokładnie ogląda, był w takim filmie Zapachy drugiej szansy. Ja nie od razu zapałam wielką miłością do tego zapachu. Nadal uważam, że są duże różnice tutaj stężenia, co jest normalne właśnie między wodą toaletową a Eau de Parfum czy Tom Extreme. Natomiast ten zapach ma coś w sobie, że rzeczywiście jest bardzo charyzmatyczny, rozpoznawalny. Jest nadal kwintesencją właśnie takiego feminizmu. Ja zauważam, że we wszystkich tych perfumach i w Saint Laurent bardzo jest ten feminizm podkreślany. Ta niezależna kobieta, taka, która wie, czego chce od życia, która ma plany, która niekoniecznie jest tutaj podporą mężczyzny. Ona jest skupiona na własnych planach. Taka trochę buntownicza. To jest cały obraz, cała filozofia YSL i takie są te perfumy. Ja je określam jako unisex. Słuchajcie, one są bardzo, bardzo mocne w swoim stężeniu, w swojej projekcji, przynajmniej na mnie. I tak samo zauważyłam tu z każdym zapachem YSL. Ten jaśmin się bardzo wyraźnie wybija, jest taki słodki, wybujały, konkretny. Tak samo ta lawenda gdzieś dodaje właśnie, może nie pikanterii, ale takiego uspokajającego akordu, ale jednocześnie jest to taki pazur, więc on nie da się tak jednoznacznie sklasyfikować. Ja myślę, osoby, które pachną tym zapachem, od razu wiemy, że pachną właśnie Libre, czyli taką wolnością, zapachem, który daje wielkie możliwości i podkreśla naszą osobowość. Ja wiem, że dużo osób bardzo lubi tą wersję, zwłaszcza Eau de Parfum. Ja powiem Wam, tą wodę toaletową, przepraszam, mniej lubię, natomiast uważam, że przepiękna odsłona właśnie tej wolności w tych perfumach, w tej butelce przepięknej i w całej tej odsłonie jest super, warta uwagi. Także nie dziwię się, że ten zapach jest klasyfikowany bardzo wysoko. Jeśli chodzi o tutaj trwałość, tak jak Wam już tu wspomniałam, na mnie te perfumy leżą długo, czy jest to Babydoll, czy Libre, czy nawet Neon, wersja Opium Neon, są naprawdę długotrwałe. I to by było na dzisiaj tyle. To nie są wszystkie perfumy, które ja mam z YSL oczywiście, ale zgromadziłam tylko 4. Nie chcę Was przynudzać wielką ilością tych perfum. Tak sobie myślę, że to są właśnie takie zapachy, które ja lubię mieć na talerze, bo są to zarówno zapachy owocowo-kwiatowe, jak i takie bardziej z pazurem, jak Libre. Jestem ciekawa, które perfumy z YSL i w Saint Laurent Wy lubicie, które są Waszymi ulubionymi, bez których nie możecie żyć. Koniecznie zostawcie w komentarzu swój głos. Jestem bardzo ciekawa. Oczywiście zapraszam Was do oglądania innych moich odcinków na mój kanał, zasubskrybowania, nie krępujcie się, bądźcie ze mną, komentujcie, bądźcie w mojej community i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa!